zostali zaatakowani. Toczku! Podwodni zostali zaatakowani. Skąd on bierze tyle many, żeby się jeszcze leczyć? Będziesz mocniejszy. O, Orchinok. Stworzyłem jakiegoś? Wow, nawet nie wiem. Dobra, po tobie. Zostali zaatakowani. Pięknie. To niemożliwe. A jednak... Przez cały ten czas, kiedy szliśmy razem, słuchałeś mnie, ale nie uważałeś. Mówiłem, że tym razem cię powstrzymam. Czujesz to? Co nam powie James? Wydaje mi się to samo. Czuję, jakby rozwiała się spowijająca mój umysł mgła. Marduk odszedł, prawda? Tak, mówi dokładnie to samo. Nie tylko odszedł. Marduk nie żyje. Niesamowite. Przybłęda zaś w magiczny sposób dopełni gorzki kielich losu. Kto by pomyślał, że chodzi o kielich Marduka? O, Chinuk. Wojna wygrana. Odbudowa gleby może się rozpocząć. Nic ci nie jest? Nie, ale Mithras poległ. Co się stało? Mithras poświęcił swe życie w walce z Mardukiem. Niech następne pokolenia pamiętają, że mówił prawdę, niezależnie od niebezpieczeństwa. Oczywiście, mówił prawdę. James nazwie jakąś miejscowość jego imieniem. Ale to już było na tyle w tej kampanii. Następna kampania, jaką rozegramy, będzie to oczywiście kampania Pyro Mistrza Ognia. Tak więc ja się z wami żegnam, do usłyszenia, cześć.